widzieliśmy Matti Nykänena na tym obrazku. To był ten dżentelmen taki już trochę zażywny w czapeczce. Spotkają się pewnie z fińskimi zawodnikami i pewnie ze Schlierenzauerem, który odebrał Nykänenowi rekord, jeśli chodzi o liczbę pucharowych zwycięstw w tym sezonie. Oczywiście Nykänen nie miał aż tylu okazji, co Schlierenzauer. Mniej było konkursów w tamtych latach rozgrywanych, zaliczanych do Pucharu Świata. No ale z drugiej strony Austriak jeszcze pewnie parę sezonów poskacze, więc ten rekord ma szansę wyśrubować. Teraz bardzo dobry skok kolejny.